Cześć wszystkim. Dostaję od Was dużo pytań dotyczących blanków, dotyczących poszczególnych modeli, dotyczących systemów zbrojenia, komponentów. Stwierdziłem, że fajnie byłoby zacząć cykl krótkich filmów, które będą omawiały te tematy, które mam nadzieję, że pozwolą Wam na bardziej świadomy, lepszy wybór. No i na pierwszy ogień dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam o pewnej nowości. O blankach, które miałem przyjemność testować od września. Byłem z tymi blankami, z tymi kijami w Szwecji, na kilku innych łowiskach. Udało się zrobić parę fajnych ryb, także myślę, że mogę wyciągnąć już na tej podstawie wnioski. A mowa o blankach marki Sixth Element, czyli szósty element, seria Swimbite. Blanki bardzo poszukiwane, blanki, których na rynku nie ma tak naprawdę, ciężko szukać odpowiedników. Blanki zaprojektowane do łowienia dużymi przynętami, dużymi gumami typowo szczupakowymi, ale fajnie też te blanki sprawdzają się w trollingu szczupakowym czy trollingu sumowym. W serii blanków mamy 5 modeli. Dwa modele występują w dwóch długościach, trzeci model występuje tylko w jednej długości. Mamy wersje mocowe 25, 35 i 50 funtów. I mamy długości 2,44 i 2,60 metra, czyli 8 stóp i 8 stóp 6 cali. Blanki dobrze zbalansowane, co przy tej długości powoduje, że mamy narzędzie, które przy całodniowym łowieniu nie męczy ręki, nie wyrywa barku i możemy łowić naprawdę wygodnie i komfortowo, szczególnie jeżeli dobrze uzbrojone, dobrze dobrane długości dolników. Blanki mocne, wytrzymałe, odporne na urazy, odporne na chwilowe duże przeciążenia. Niespecjalnie grubościenne, o fajnie dobranych zbieżnościach, także tutaj możemy naprawdę komfortowo łowić. Blanki bardzo ładne do tego, nie wiem czy to się uda pokazać, ale blanki w całości pokryte matą 3K, która ma zadanie po pierwsze wzmacniające, po drugie można powiedzieć designerskie, bardzo fajnie wygląda, fajnie komponuje się też z obecnie stosowanymi materiałami na rękojeści, czyli elementami karbonowymi na przykład, czy piankami. Mam tutaj ze sobą trzy wędki wykonane właśnie na tych blankach. Zrobiłem wcześniej wszystkie trzy moce. 25-funtowy krótszy, ten 2,44 i pozostałe dwa w długości 2,60. I muszę Wam powiedzieć, że naprawdę, czy to Szwecja, czy to polskie łowiska, naprawdę łowi się tym świetnie. Blank najlżejszy, 2,44, 25-funtowy, to jest taki blank, nazwijmy go roboczo, polski. Możemy nie obsługiwać przynęty do 130-140 maksymalnie gramów. Natomiast fajnie obsługuje dół 20-30 gramów, także mamy kij o dosyć szerokim spektrum, gdzie możemy łowić jednocześnie dużymi, jak i trochę mniejszymi przynętami, jeżeli taka potrzeba na łowisku się pojawi. Model mocniejszy 35 funtów to jest kij, który też nieznacznie traci dolny zakres rzutowy, ale podnosi się górny i tutaj możemy operować przynętami do około 180, maksymalnie 200 gramów. A wędka 50-funtowa, najmocniejsza z nich wszystkich, jest to wędka opisana do 8 uncji. I tutaj możemy spokojnie posługiwać się przynętami 250, nawet więcej, czyli wszystkie największe swimbite, wszystkie największe gumy tutaj możemy spokojnie obsługiwać. Fajny też blank, naprawdę bardzo fajny do trollingu sumowego i trollingu szczupakowego dużymi przynętami. Ja miałem przyjemność na ten kij złowić dwie ryby powyżej metra, a trochę ryb w przedziale 80-90 cm. Kompletnie nie ma się czego obawiać, nie ma spadów, ryby wyciągamy szybko, w dobrej kondycji. Ja akurat swoje wędki przygotowałem, tak można powiedzieć, że roboczo, efektywnie, a nie efektownie. Mamy piankę, mamy zwykłe plastikowe uchwyty w rozmiarze 17, mamy dobrą piankę. Jakby design kolorystyczny to już nie ma większego znaczenia, dobre przylotki z pierścieniami SIG i mamy bardzo fajne wędki do dużych przynęt. Tak jak powiedziałem wcześniej, tego typu blanki do tej pory nie były dostępne na rynku, więc można powiedzieć, że są bezkonkurencyjne. Naprawdę jak na swoje parametry wytrzymałościowe, parametry rzutowe, blanki naprawdę lekkie, świetnie wyważone, aż się naprawdę chce się nimi łowić.
kilka osób takimi kijami w Polsce już łowi, trochę przedpremierowo i myślę, że są zadowolone. Z tego co wiem, to blanki powinny pojawić się w sklepach i w niektórych wybranych pracowniach w ciągu chyba najbliższego tygodnia. Także będziecie pewnie w stanie zasięgnąć innych opinii, dotknąć czy uzbroić sobie wędkę na takim właśnie blanku. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek więcej pytania na temat tej serii, czy jakiekolwiek inne, to zapraszam do kontaktu. Trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia. Na razie.